Kontakt z dobrym psychologiem. Te techniki, które stosowaliśmy, y, są jakby częścią składową naszego sukcesu, sukcesu w walce z autyzmem. Natomiast chcę się zwrócić do ludzi, którzy są mniej odporni psychicznie, którzy, y, którzy popadają w jakieś depresje, y, mają lęki lub po prostu są na skraju jakby wyczerpania nerwowego. Cześć moi drodzy, zanim zacznę mówić o tym, o czym, o czym będę właśnie mówić w tym filmie, to chciałbym wam, Was gorąco zachęcić do obejrzenia tego filmu dla, do końca, ponieważ jest to film bardzo ważny i co prawda nie będę tutaj mówić o autyzmie naszych dzieci, chociaż jest ten film, ten film dotyczy właśnie projektu Autyzm. Tylko nie będę tu jakby opowiadać historii mojego dziecka, nie będę tu mówić o leczeniu mojego dziecka, nie będę tu mówić o terapiach mojego dziecka, ale powiem o czymś bardzo ważnym, co z pewnością Wam może pomóc w leczeniu waszych dzieci. A więc skupimy się tu na was, na Tobie, na Tobie, na Tobie, bo Ty musisz mieć siłę do tego, aby to przetrwać. A więc proszę cię, zostań ze mną i. Otrzymasz bardzo dużo wartości z tego filmu, gwarantuję Ci. No witam Was bardzo serdecznie, wszystkich. Dzisiaj będzie kolejny film, dzisiaj jest kolejny film z cyklu Projekt Autyzm, ale dzisiaj będzie nie o Waszych dzieciach, nie o dzieciach generalnie, tylko będzie o Was i, i o nas, czyli o nas rodzicach, o nas opiekunach, ponieważ no nie możemy zapominać, że podczas Leczenia naszych dzieci z autyzmu musimy też pamiętać o nas. A dlaczego jest to takie ważne? No myślę, że już znacie odpowiedź na to pytanie, ponieważ to wy musicie mieć siłę, nie tylko tą siłę fizyczną, ale przede wszystkim siłę psychiczną, żeby radzić sobie no, z tym, no, powiedzmy sobie szczerze, skomplikowanym zaburzeniem rozwoju dziecka. No, a żeby żeby sobie skutecznie radzić no to tak jak wspomniałem musimy mieć do tego siłę musimy być cierpliwość i przede wszystkim co musimy to uchronić się przed popadnięciem w tak zwaną depresję moi drodzy to właśnie od nas zależy w bardzo dużym stopniu, od nas rodziców, nie tylko terapeutów, nie tylko lekarzy, ale od nas rodziców zależy, jakie osiągniemy efekty, bo jeżeli my nie będziemy zdeterminowani, jeżeli nie będziemy systematyczni i jeżeli popadniemy w jakieś lęki lub depresje, co zapewne wielu z Was, z wam, z was się przydarzyło, lub no być może przydarzy. Osobiście nam się to wielokrotnie przydarzało. Wielokrotnie byliśmy na skraju popadnięcia w jakieś depresje lub lęki. I to, że udało nam się uniknąć tych stanów depresyjnych i z tych właśnie sytuacji, które mogłyby uniemożliwić skuteczne leczenie naszego dziecka, to, to są proste techniki, to są proste, proste strategie, które zastosowaliśmy w naszym życiu. I teraz właśnie chciałbym się z wami podzielić tym, co my robiliśmy, aby, aby nie popaść w depresję, aby cały czas być silnym psychicznie, cały czas zdeterminowanym i cały czas walczyć o zdrowie dziecka. Y moi drodzy, na od razu muszę wspomnieć, że nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy lekarzami. A więc to, co będę teraz mówić w tym filmie, y są to tylko, y jest to tylko nasza historia. Y są to strategie i techniki, które zadziałały w naszym przypadku. Natomiast no, nie dajemy wam gwarancji, że zadziałają w waszym przypadku, ale na pewno warto spróbować i tego jestem 100%, pe tego jestem 100 pewien, że warto spróbować, bo to, o czym dzisiaj powiem, to z całą pewnością nie zaszkodzi wam, a w, a w dużym stopniu może pomóc właśnie radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z lękami, radzenia sobie nawet z depresją lub po prostu uniknięcie. Ja wiem, że spośród Was są tutaj osoby, podejrzewam i mam taką nadzieję, że są osoby odporne psychicznie, dla których walka z tym autyzmem nie jest żadnym problemem. Nie jest żadnym problemem od strony psychicznej, to znaczy jesteście pewni, że sobie z tym poradzicie, macie mocną psychikę i po prostu chciałbym Wam pogratulować, jeżeli, jeżeli właśnie takimi osobami jesteście. Bo dzięki temu na pewno poradzicie sobie w tych trudnych chwilach, kiedy, kiedy walczycie z autyzmem u swoich dzieci i przede wszystkim pewnie jesteście ludźmi, którzy już osiągnęli jakieś sukcesy w życiu lub osiągną jeszcze jakieś sukcesy. Dlatego gratuluję Wam z całego serca. Natomiast chcę się zwrócić do ludzi, którzy są mniej odporni psychicznie, którzy, którzy popadają w jakieś depresje, mają lęki lub po prostu są na skraju jakby wyczerpania nerwowego i czują się, że zaraz po prostu nie wytrzymają i boją się, że mogą nie pomóc dzieciom przez to, że, że sami nie będą w stanie pomóc sobie. A więc moi drodzy, ja tu wam chcę teraz opowiedzieć historię jak my sobie radziliśmy z tym i jak widzicie teraz mnie, jestem człowiekiem spokojnym, jestem człowiekiem cierpliwym, opanowanym, a naprawdę nie zawsze tak było. To nie jest tak, że ja zawsze tak byłem, że z uśmiechem na twarzy przyjąłem wiadomość o autyzmie dziecka, i później z uśmiechem na twarzy cały czas z tym walczyłem, ale w pewnym momencie, na pewnym etapie mojego życia i moja żona również na pewnym etapie jej życia stwierdziła, że musimy coś zrobić, żeby pomóc również sobie samym, bo jak nie pomożemy sobie samym, to nie pomożemy również dziecku. Moi drodzy, a więc przechodzę do opowiadania tej historii i powiem Wam o tych technikach, które my stosowaliśmy i które dla nas zadziałały. I które jestem w 100% pewien, pomogły nam leczyć nasze dziecko, i jestem też w 100% pewien, że te techniki, które stosowaliśmy, y, są jakby częścią składową naszego sukcesu. Y, nie chcę przedłużać zbytnio tego filmu, ale czas ostatnio łapie się nad tym, że nie potrafię zbyt y, krótkiego filmu nagrać. Jest, no mam nadzieję, że będziecie czasem skazani na te moje monologi. Mam nadzieję, że te monologi nie są zbyt nudne. Jeśli są nudne, to proszę napiszcie to w komentarzu. Ja, potrafię, ja, skory, ja to skoryguję w przyszłości. W takim razie, słuchajcie, moi drodzy. ja Wyglądam teraz celowo, tak? Nie ogoliłem się. Ubrałem jakąś starą bluzę i stary t-shirt, bo w ten sposób wam chcę pokazać, jak funkcjonowałem na początku, w tych pierwszych miesiącach walki z autyzmem u mojego dziecka. Od samego początku byłem co prawda zdeterminowany i od samego początku wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, aby pomóc kacperkowi, ale jednocześnie zacząłem popadać w jakieś nerwice, nerwice, zdecydowanie nerwice, bo nerwice u mnie nawet zdiagnozowano. Chodziłem do psychologa na początku i no, dostawałem niestety środki farmaceutyczne w radzeniu sobie z tą nerwicą. A był to prozak, taki znany lek. Nie polecam tutaj oczywiście tego leku. To nie, jest żart, żart, to nie jest lokowanie produktu, to nie jest polecanie tego leku. Ja po prostu mówię, co ja zażywałem. Ja dostałem prozak, zażywałem ten prozak przez jakiś czas no to chyba było ze 3 lata. Raz działał, raz nie działał. No to, to zależy pewnie od, in, od indywidualnego człowieka. Na każdego wszystko inaczej działa. Ze mną to było różnie. Czasem działał, czasem nie działał, ale mniej więcej tak wyglądałem. Nie chciało mi się golić, nie chciało mi się ubierać, nosiłem jakieś stare ciuchy po prostu no, to już był oznak popadania w depresję. Byłem skupiony na, na leczeniu dziecka, ale później uświadomiłem sobie, że to nie oznacza, że ja mam się zaniedbywać, że ja mam być nieogolony, że ja mam być ubrany w jakieś stare ciuchy, że ja mam nie dbać o siebie. Bo sam fakt, jak siebie widzicie w lustrze, ja tak uważam, to też wpływa na naszą psychikę. Jeżeli ja czuję się podłamany, jeżeli ja czuję się, że dopada mi jakaś depresja, i jeżeli ja widzę jeszcze siebie w lustrze niezadbanego, w przypadku faceta nieogolonego, to, no to automatycznie ten obraz jeszcze koduje się w mojej głowie i jeszcze bardziej się przytłaczam. A im bardziej się przytłaczam, mam mniej zarówno siły fizycznej, jak i siły psychicznej do walki o zdrowie mojego dziecka. Ja nie jestem psychologiem, muszę to podkreślić. To, co ja mówię, opieram na, na pewnych badaniach, opieram na książkach, które udało mi się przeczytać, bo czytałem też dużo książek. Nie tylko o autyzmie, nie tylko o tym, jak leczyć moje dziecko, ale czytałem też, jak sobie pomóc. Czytałem książki też o tematyce, jak sobie pomóc i jak pomóc mojej żonie, abyśmy mieli siłę, przede wszystkim siłę psychiczną, żeby to wszystko przetrwać i żeby się nie poddać na żadnym etapie leczenia. Także, moi drodzy, najpierw był psycholog w moim przypadku. Moja żona nie chodziła do psychologa, ponieważ okazało się, że, ich, że bardziej skuteczniej radziła sobie no, z tym problemem, jakim jest autyzm. Potrafiła jakoś sobie szybciej przetłumaczyć to, że, że musi być twarda, że musi być silna, że musi, że musi się odżywiać, że musi też dbać o siebie. Jakoś, jakoś, nie wiem, może mógłbym to określić, że okazała się w tym, w tym, na tym początkowym etapie bardziej silna psychicznie. Ja oczywiście nikogo nie zniechęcam do dochodzenia do psychologów. Jeżeli znacie jakichś dobrych psychologów, którzy poza farmakoterapią stosują jeszcze jakieś sesje psychoterapeutyczne, sesje psychologiczne, to jak najbardziej jest to jak najbardziej wskazane. Uważam, że są wspaniali psycholodzy w Polsce. Wystarczy tylko po prostu trafić na dobrego psychologa i tacy, tacy psychologowie czy, czy psychiatrzy nawet, bo tu nie ma po prostu nie ma tak zwanego obciachu z chodzeniem do psychologa czy psychiatry. Ja zauważyłem, że jeszcze w Polsce, gdzie nie gdzie, oczywiście nie wszędzie, ale gdzie nie gdzie panuje takie przekonanie, że chodzenie do psychologa czy psychiatry jest jakimś obciachem. Ja nie wiem, na jak, w jakim stopniu to jest na dzień dzisiejszy, ale kilka lat temu jeszcze tak było w Polsce? Często był to obciach w krajach zachodnich, między innymi w tym kraju, w którym ja mieszkam, mieszkam w Szkocji. Posiadanie kontaktu z psychologiem czy z psychiatrą, nawet przez zdrowych ludzi, jest jak najbardziej na miejscu. Tutaj nawet zdrowi ludzie, że tak powiem, nie mający jakichś problemów z psychiką, czy z nerwami, czy z depresją. Tutaj zdrowi ludzie są często w kontakcie z psychologiem, bo na przykład są podłamani tym, że przez dwa, przez ostatnie dwa, czy tygodnie pada deszcz, jest szaro i są jacyś tacy przygnębieni. Idą do psychologa, żeby psycholog im jakby pomógł tą, tą szarówę, ten deszcz znieść. No ale nie o tym chciałem gadać. Także to jest, to jest pierwszy etap, moim zdaniem, który, który wziąć, no to jest pierwsza strategia przede wszystkim, którą warto wziąć pod uwagę: kontakt z dobrym psychologiem. I teraz kolejne etapy, które, kolejne strategie, które ja stosowałem, lub moja żona stosowała, lub oboje stosowaliśmy i przyniosły dla nas no, bardzo duże korzyści. W moim przypadku kolejnym etapem to było zdrowe odżywianie się. I teraz no, ktoś może z was pomyśleć, co ma zdrowe odżywianie się w leczeniu mojego dziecka. No, zdrowe odżywianie dla mojego dziecka jak najbardziej. Bo no, musi, musimy autystyka zdrowo odżywiać, ale zdrowe odżywianie dla mnie. Słuchajcie, są badania naukowe, które wam wkleję w opisie, które udowadniają, że. I jeżeli się zdrowo odżywiacie, czyli, przy, czyli przyswaja, przyswajacie odpowiednią ilość witamin, minerałów, wapni, cynk, potas, no rozumiecie o co chodzi. Jeżeli stosujecie zdrową dietę, zbilansowaną dietę, to y, wasza psychika jest też silniejsza, ponieważ wasza psychika czerpie też energię z waszego ciała. Im gorzej się będziecie odżywiać, tym wasze ciało będzie słabsze, a tym samym wasza psychika będzie słabsza, i, są, i te relacje czy te korelacje nawet są potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Zresztą możecie to na pewno zaobserwować na, was, na własnym ciele. No Jedźcie codziennie fast foody, czy będziecie się psychicznie dobrze czuć, a zacznijcie jeść mnóstwo owoców, warzyw. Nie wiem, owoców morza, cokolwiek lubicie, ale co jest zdrowe i wartościowe i jest tak zwaną zbilansowaną dietą, jestem pewien, że odczujecie różnicę w zdrowiu psychicznym też w sile psychicznej przede wszystkim, a więc zdrowe odżywianie, to jest bardzo ważne. Ja wiem, że czasem ciężko jest o to zadbać, skoro dziecko nam szaleje, dziecko jest agresywne, dziecko, nie wiem, rzuca się na podłogę. Mówię, to to co teraz wymieniam, to jest to, co robił nasz Kacper. On się rzucał na podłogę, my musi, tak, robił taki ruch, że jak wpadł w agresję, to jak kłoda rzucał się tyłem na podłogę, my musieliśmy mieć to tak wyczute, Musieliby, musieliśmy mieć tak, taki refleks, taki refleks sobie po prostu wytworzyć, żeby go łapać w odpowiednim momencie, żeby po prostu nie uderzył się w głowę. Na szczęście nigdy nie uderzył się w głowę, zawsze gdzieś tam byliśmy i zdołaliśmy go złapać. A więc y, dlatego o tym mówię, bo chcę Wam powiedzieć, że nie jest mi łatwo mówić, y, bo ktoś może powiedzieć, Tobie jest łatwo mówić. Bo już y, Twoje dziecko jest wyprowadzone y, na prostą drogę, bardzo dobrze funkcjonuje, ale moi drodzy, tak nie było. Moje dziecko było głęboko zaburzone, moje dziecko było agresywne, moje dziecko drapało się, moje dziecko y, drapało i biło nas, rzucało się na podłogę, y, stwarzało sobie niebezpieczne sytuacje, ale i tak mimo wszystko musiałem walczyć też o swoje zdrowie psychiczne i o swoją siłę więc musiałem znaleźć na to czas a jeszcze dodatkowo pracowałem czasami na dwa etaty w tym samym czasie także także moi drodzy macie na pewno na to czas i macie na pewno na to siłę żeby zadbać o psychologa żeby zadbać o zdrową dietę też dla siebie i żeby zastosować też inne strategie aby pomóc sobie przed popadnięciem w depresję a teraz powiem o tych innych strategiach Oczywiście moi drodzy nie wszystko może być dobre dla wszystkich, no bo tak już jest w życiu, że nie wszystko jest dobre dla wszystkich. Przykładowo moja żona pije dużo kawy i nie ma żadnych problemów z żołądkiem. Ja nie mogę pić kawy, bo pojawiają mi się nadżerki żołądka. No to jest taki przykład. Także nie wszystko jest dobre dla wszystkich, ale warto popróbować, warto potestować na siebie, na sobie. Coś może zadziałać, a wydaje mi się, że na pewno coś zadziała. Kolejną rzeczą, jaką ja stosowałem, to było czytanie książek. No dobrze, wydawało mi się, że nie mam czasu na czytanie książek. Dwa etaty, wychowanie dziecka autystycznego, radzenie sobie ze własnymi problemami, nie tylko tymi natury psychologicznej, ale też fizycznej. Ja, ja mam refluks żołądkowy. Nawracające nadżerki. No teraz już jest dużo lepiej, ale wcześniej było tego mnóstwo, także jeszcze musiałem sobie ze swoimi schorzeniami działać. Mam jeszcze więcej innych schorzeń, ale nie o tym jest film i nie o tym będę teraz gadać. Także moi drodzy stwierdziłem, że znajdę jeszcze czas na czytanie książek i znalazłem czasem było to tylko 5 minut dziennie, czasem udało mi się wygospodarować nawet 45 minut dziennie. Czytałem książki nie tylko o tematyce psychologicznej, nie tylko o tematyce Takiej, jak radzić sobie ze stresem i z depresją, ale książki, które były w stanie wprowadzić mój umysł w relaks. To były jakieś przyjemne opowiadania. Nie wiem, no, akurat mi na myśl nie przychodzi nic. Ja lubię, ja lubię fantastykę, fantastykę naukową, więc czytałem dużo książek o fantastyce naukowej, i to powodowało, że ja zagłębiałem się trochę w ten świat i mój umysł był naprawdę po. Po 10-15 minut obcowaniu z taką literaturą był zrelaksowany bardziej, co później przekładało się na moją siłę psychiczną. Więc książki, kolejna rzecz. Muzyka. Ja muzykę bardzo lubię od dziecka. Nigdy nie byłem muzykiem, nigdy nie grałem na żadnym instrumencie, ale zawsze uwielbiałem słuchać muzykę i to się nie zmieniło. Muzyka towarzyszy zarówno mi, mojej żonie i Kacperkowi, naszemu synowi. Cały czas, cały czas nam muzyka towarzyszy. Przeważnie jest to muzyka relaksująca, tak zwany chill out, czy po prostu jakaś tam relaxing music, czy jakaś muzyka spokojna, no zależy co lubicie, tak? Zależy co lubicie, bo niektórych muzyka relaksująca denerwuje, niektórych muzyka poważna denerwuje. Mi mnie nie denerwuje, mnie relaksuje, ale też oczywiście nie każdy utwór, bo też nie można powiedzieć, że muzyka poważna mnie denerwuje, bo może się okazać, że są utwory, które was zrelaksują, a więc warto to próbować i, i warto muzykę relaksacyjną puszczać podczas pracy z dzieckiem, podczas w ogóle przebywania z dzieckiem. Wasze dziecko to też słyszy, i wasze dziecko też może zacząć zachowywać jakby mniej agresywnie, może się uspakajać przy, przy muzyce. Jest też muzykoterapia, oczywiście, jest też rekomendowana dla dzieci autystycznych. Są ośrodki, które tym się zajmują. Oczywiście możecie zauważyć, że wasze dziecko przy muzyce zachowuje się jeszcze gorzej, nawet przy muzyce relaksacyjnej, więc, więc to trzeba być po prostu ostrożnym, to należy, należy badać. Słuchajcie, moi drodzy, nasz syn Kacperek czasem uspakajał się przy muzyce. Ostrzejszej, rockowej, a nawet tak zwanym hard rocku. Ja czasem lubię właśnie posłuchać hard rock, nawet heavy metal czasem posłucham. I, i, i może to zabrzmi dziwnie, ale czasem jak puściłem no niezbyt głośno jakiś kawałek z rocka, z hard rocka, Kacper, Kacper się uspokajał. Nie widać było po nim lęku, strachu, nie widać było po nim, po nim jakiejś agresji i Także no, nie wiem, nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy po prostu czasem taki hałas go uspakają, nie wiem. Yy, także no, no, przeważnie dzieci autystyczne źle reagują na hałas, Kacper nie reagował na hałas nigdy źle. Yy, przynajmniej nie zaobserwowaliśmy tego, a więc, no, a więc no, u nas w domu nigdy nie było jakoś bardzo cicho, yy, jeśli chodzi o muzykę. No oczywiście z, z umiarem, żeby sąsiedzi się nie wkurzali. Moi drodzy, a więc to jest kolejna rzecz, to jest muzyka, czyli kolejna rzecz. Mówiłem o psychologu, o zdrowej diecie, mówiłem o muzyce, mówiłem o książce i ulubionych jakichś pasjach, hobby. Moi drodzy, nie rezygnujcie z pasji czy hobby. I znowu chcę gorąco, gorąco to podkreślić. Wiele osób może powiedzieć: Słuchaj, ale jak nie mam czasu na hobby. Ja pracuję, ja mam dziecko autystyczne. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, ja pracowałem na dwóch etatach czasami. Mam różne schorzenia własne, prywatne, które, niektóre z nich są naprawdę bardzo utrudniające życie. Też wychowywałem dziecko autystyczne, popadałem w depresję, chodziłem do psychologów, ale jakoś znalazłem czas na to. Da się znaleźć czas na wszystko. Ważne jest, żeby sobie to zaplanować jakoś. Nawet na kartce sobie można rozpisać co o jakiej godzinie będę robić. I uwierzcie, ja teraz jestem spokojny, jestem teraz cierpliwy, ale ja naprawdę byłem taki, jak niektórzy z Was. Byłem na skraju depresji. Nawet mi się zdarzało popłakać czasem, nie? Mówią, faceci nie płaczą. No nie jest to prawda. Faceci też czasem płaczą. Zdarzało mi się popłakać, zdarzało mi się w myślach mówić coś takiego, że no ja nie dam rady, ja, ja nie pomogę dziecku, no ja tego nie, ja nie zdzierzę. Naprawdę byłem w złym stanie psychicznym momentami, nie chciało mi się czasem oczu rano otwierać, nie chciało mi się w ogóle wstawać do, do czegokolwiek, ale jakoś znalazłem czas na to wszystko. Ktoś powiedział, bo ty jesteś odporny psychicznie, jestem odporny psychicznie tylko dlatego, bo o to walczyłem, czyli psycholog, zdrowa dieta, muzyka, książki, jakieś techniki relaksacyjne, do których właśnie teraz przejdę. I przede wszystkim codzienne wmawianie sobie. To jest moje dziecko, ja mu pomogę. To jest moje dziecko, ja mu pomogę. Takie wmawianie naprawdę pomaga, powie wam o tym każdy psycholog, czy psychiatra. Moi drodzy, kolejna rzecz, która zrobiła ogromny przełom w moim życiu, i nadal z dnia na dzień dowiaduje się coraz więcej z tej techniki, to jest medytacja. Słuchajcie, ja zacząłem medytować jakieś dwa lata temu. I po prostu wcześniej, słyszałem oczywiście o medytacji, już jako dziecko słyszałem o medytacji, kojarzyło mi się to zawsze z religią bądź filozofią wschodu, jak ktoś woli to nazywać. Kojarzyło mi się to z hinduizmem i z buddyzmem. Później dowiedziałem się, że medytacja występuje nawet w chrześcijanie. Chrześcijanie medytują, muzułmanie również medytują. Także medytacja tak naprawdę występuje w każdej kulturze i w każdej religii. Tylko ta najbardziej rozpowszechniona i powiedzmy ta najbardziej potężna medytacja, moim zdaniem, wywodzi się właśnie z buddyzmu, z filozofii buddyjskiej, ponieważ ja osobiście uważam, że to jest filozofia buddyjska, że buddyzm to nie religia, to styl życia to filozofia. Nie, nie, nie jestem buddystą i nie chcę was tutaj na buddyzm nawracać, brąboże. W ogóle nie chcę poruszać tematów religijnych, bo to jest indywidualna sprawa każdego z was. Tylko chciałbym powiedzieć, że ja, ja medytację nie potraktowałem jako część buddyzmu. Ja medytację potraktowałem od samego początku w sposób psychologiczny, jako sposób na radzenie sobie ze stresem i z lękiem i w ogóle z codziennym życiem. I moi drodzy, pomyślałem o medytacji, ale zanim jakoś tak przypadkowo, nie wiem, nie pamiętam jak to się stało, kiedy pierwszy raz pomyślałem, że zacznę medytować. To było dwa lata temu. Być może wynikało to z tego, że poszukiwałem kolejnych strategii radzenia sobie ze, ze stresem i gdzieś tam trafiłem na medytację. Prawdopodobnie wuje Google, tak? Internet. Dzięki Ci, internecie, że jesteś. Trafiłem tam na medytację. Prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie pamiętam po prostu tego, tego momentu, kiedy trafiłem na medytację, ale pamiętam, że zacząłem szukać badań bo ja jestem w ogóle człowiekiem mocno stąpającym po ziemi. Ja nie wierzę w ślepo nic. Ja muszę, że tak powiem, mieć jakby jakieś dowody na istnienie czegoś. Także ja nie wierzę ślepo, że coś jest lub czegoś nie ma. Ja muszę po prostu robić własny research. Także zanim zacząłem medytować, medytować, chciałem po prostu sprawdzić, czy warto w ogóle się w to angażować, czy warto poświęcać czas. I moi drodzy, i moi drodzy, dotarłem do takiego badania, o którym Wam teraz szybko powiem. Powiem Wam, czym w ogóle jest medytacja. Medytacja to jest nic innego, jak po prostu zagłębianie się w swoich myślach, ale nie wchodzenie w tok myślowy, nie wchodzenie w relacje z tymi myślami. Czyli yy, mówiąc prostym językiem, yy, przyjmujecie na przykład kwiat, kwiat lotosu, albo, yy, albo siadacie po prostu po turecku, albo kładziecie się. No, ja rzadko praktykuję tej trzeciej pozycji, czyli medytowanie w pozycji leżącej, ponieważ często zdarza się, że po prostu zasypiam. Często zasypiam, jak medytuję podczas pozycji leżącej. Ja przeważnie siadam po turecku albo kwiat lotosu 20 minut dziennie. Czasem mi się zdarza nawet półtorej godziny, bo po prostu wejdę w taki trans, że nie wiem, kiedy minie te półtorej godziny, ale ale przeważnie staram się, żeby to było 20 minut dziennie i tak to jest zalecane, zalecane nawet przez psychologów, którzy, którzy, no, którzy praktykują medytację dla swoich pacjentów, a tacy psychologowie są. A więc tak, medytacja to po prostu zagłębienie się w swoich myślach, czyli zamykamy oczy, głęboko oddychamy, wciągamy przeważnie powietrze nosem. I wypuszczamy ustami, i w tym momencie nie skupiamy się na naszych myślach. Moi drodzy, wiele osób mówiło mi, że jak medytują, to po prostu no, nie mogą się pozbyć myśli, bo myśli cały czas się pojawiają. I tak jest, i tak będzie. Nie pozbędziecie się myśli. Nie ma szans. Powiem Wam o tym nawet. Mm, Profesjonalny buddysta, że tak powiem, który medytuje całe życie, myśli zawsze będą przelatywać przez waszą głowę, ponieważ mamy rozum i ten rozum produkuje myśli. Czy chcemy tego, czy nie chcemy, myśli zawsze będą produkowane przez, was, przez wasz rozum. Tylko medytacja polega na tym, żeby nie skupiać się na tych myślach, nie wchodzić w tok myślowy, tylko pozwolić tym myślom przepływać jak chmury z jednego miejsca na drugie. Po prostu niech one sobie przepływają, my jesteśmy tylko obserwatorem, nie, nie skupiamy się na tych myślach, skupiamy się na przykład na oddechu. I to jest najczęstsza praktyka, skupić się na oddechu. Czyli na co dzień jak oddychamy, my oddychamy, każdy z nas na, na co dzień oddycha tlenem, nie skupiamy się na, na tym oddechu. A w medytacji po prostu skupiamy się na oddechu. Myśl, myśl, można powiedzieć tak, jakbyśmy myśleli o tym, że Wciągam powietrze, wypuszczam, wciągam, wypuszczam. I to jest takie po prostu monotonne. Skupiam się na oddechu, na oddechu, na oddechu, na oddechu i tak cały czas. Ja was nie będę tutaj uczyć medytacji. Jeżeli będziecie chcieli, to ja mogę nagrać odcinek o tym, bo no, mam już jakieś doświadczenie w tym. Jeżeli też będziecie chcieli więcej coś dowiedzieć się na temat medytacji, ja uczyłem się medytacji od tak zwanych masterów online. Jest taki, w Stanach Zjednoczonych mieszka taki hindus, on się nazywa Master Sri Akarsh Sri Akarshama, coś takiego nie jestem pewien, zapomniałem już, master Sri Akarshama lub, y, lub Brytyjczyk, który, który stał się buddystą i zamieszkał w buddystym klasztorze, Ajan Bram, mogliście o nim słyszeć. Lub bardziej y, po polsku jest taka Klaudia y, Piniot. Y, polecam tą Klaudię. Y, tą y, bardzo, lubię, bardzo lubię jej, bardzo lubię jej, jej, jej kanał. Ona, ona jest bardzo bardzo sympatyczną osobą, bardzo pozytywną osobą osiągnęła ogromny sukces dzięki właśnie medytacji, dzięki technikom relaksa relaksacyjnym. Jak chcecie, napiszę wam zresztą w opisie, będziecie sobie mogli zerknąć. Także medytację ja gorąco polecam. Medytacja jest techniką, która była niedoceniana bodajże do, do lat 80. Natomiast od lat 80., czyli już jakieś 40 lat, ta medytacja jest, została bardzo dobrze zbadana przez naukę i konwencjonalna medycyna nie neguje medytacji, wręcz bardzo często zachęca do medytacji. I z badań wynika, że medytacja, moi drodzy. Co me, w czym medytacja nam pomaga? Ja wam tu teraz przeczytam. Ja wam tu parę rzeczy przeczytam. Moi drodzy, według konwencjonalnej medytacji, według konwencj przepraszam, według konwencjonalnej medycyny, według naukowców, czyli to, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi, powtarzam, to zostało potwierdzone badaniami naukowymi, co wam teraz szybko przeczytam. Medytacja wpływa na zmniejszenie ciśnienia krwi, zmniejsza tętno, zmniejsza częstotliwość fal mózgowych, czyli te myśli nie kołaczą się po prostu w naszej głowie. Moi drodzy, zwiększa się poziom dopaminy, czyli hormonu szczęścia. Teraz, skutki fizjologiczne: medytacja obniża poziom kortyzolu, kortyzol to hormon stresu. Medytacja redukuje wystąpienie udarów mózgu czy zawałów serca. Moi drodzy, medytacja na trwale zmniejsza ciśnienie krwi u pacjentów, którzy cierpią na nadciśnienie. Medytacja chroni przed popadaniem w stany depresyjne, medytacja chroni przed, przed popadaniem w stany lękowe. Medytacja zmienia wręcz częstotliwości fal mózgowych na te, na te korzystniejsze fale mózgowe. Medytacja modyfikuje nawet geny odpowiedzialne za metabolizm i wytwarzanie insuliny, a więc cukrzycy. Cukrzycy po prostu osiągają jakby lepsze rezultaty w leczeniu cukrzycy dzięki medytacji. Medytacja zmniejsza stany zapalne na poziomie komórkowym to jest bardzo ważne. Medytacja zmniejsza stany zapalne na poziomie komórkowym czyli, czyli jest skuteczna w ochronie no, przeciw stanom zapalnym, a stany zapalne wiadomo, że prowadzą do no, niestety, ale prowadzą nawet do takich chorób jak nowotwory. Moi drodzy, medytacja zwiększa odporność na ból psychiczny, na ból fizyczny, medytacja nawet redukuje postępowanie wirusa HIV, medytacja zwiększa harmonię umysłu, medytacja poprawia akceptację siebie, medytacja zwiększa pewność siebie. Moi drodzy, ja nigdy nie byłem pewny siebie, naprawdę teraz może wyglądam na człowieka pewnego siebie, ale nie byłem pewny siebie. Ja zawsze byłem gdzieś tam z boku, wycofany. W ogóle ja z natury jestem introwertykiem i to się nie zmieniło, ale wcześniej byłem introwertykiem i człowiekiem niepewnym siebie. Teraz jestem pewnym siebie introwertykiem. Uważam, że dzięki medytacji. Także, moi drodzy, no, mógłbym tu wymieniać mnóstwo rzeczy, medytacja zmniejsza poczucie samotności, medytacja zmniejsza poczu poczucie lęku, medytacja y, zwiększa empatię, medytacja y, medytacja wpływa no, no po prostu moi drodzy, kolejna rzecz, u kobiet to jest bardzo ważne, medytacja zmniejsza napięcie przedmiesiączkowe, medytacja y, medytacja poprawia Medytacja poprawia właśnie ten ból, ból menstruacyjny, to znaczy zmniejsza ból menstruacyjny. Ja wam tutaj oczywiście nie mówię z własnego doświadczenia, tylko znaczy niektóre rzeczy, które mówię, są z mojego doświadczenia. Medytacja poprawia, pomaga w przechodzeniu u kobiet menopauzy, medytacja łagodzi skutki depresji, medytacja zmniejsza niepokój, medytacja obniża działa skutecznie nawet na migreny, zmniejsza chroniczny ból. No, Moi drodzy, nie będę wam tego czytać, bo ten film nie będę wam wszystkiego czytać, bo ten film by trwał w nieskończoność, ale powtarzam jeszcze raz, to są badania naukowe, to są badania, które są prowadzone już od kilkudziesięciu lat i, po, i to są badania robione na kilkuset tysiącach, powtarzam, kilkuset tysiącach ludzi. To jest 300 bądź 400 tysięcy ludzi, którzy przez lata przechodzili badania. Którzy medytowali i, i, i to byli ludzie, którzy mieli różne schorzenia. I, i, i moi drodzy, i to są ludzie, którzy, którzy. No doznali podczas medytacji ogromnych korzyści. Jeszcze raz powtarzam, ja tutaj nie odradzam nikomu psychologa i, i chciałbym jakby teraz to wszystko podsumować. Co ja zastosowałem, jakie ja strategie zastosowałem i moja żona, aby radzić sobie z autyzmem naszego dziecka. I ja wiem, że w tym momencie może, jeszcze raz powtarzam, wiem, że w tym momencie może wam się to wydawać, że ja nie mam na to czasu, ja nie mam na to sił, nie wiesz jak moje dziecko jest agresywne, nie wiesz jak moje dziecko jest zaburzone, nie wiesz, jak moje, dziecko, jak moje dziecko cierpi. Ale moi drodzy, uwierzcie, ja byłem na skraju depresji. Może wam to potwierdzić moja żona. Może znajdę gdzieś filmy z, z, tych, z tych lat, kiedy byłem na skraju depresji. Ja właśnie tak jak mówię, specjalnie się nie ogoliłem, specjalnie się byle jak ubrałem, żeby wam pokazać, jak na co dzień wyglądałem, a wyglądałem jeszcze gorzej. Miałem jeszcze większą brodę, miałem mega podkrążone oczy, jeszcze bardziej niż teraz. Teraz mam taką urodę. Teraz nie mam podkrążonych oczy, to jest taka uroda, ale wcześniej miałem mega opadnięte oczy. Yy, ważyłem. czekajcie, ja ważę teraz 84 kilo. Ważyłem 69 kg, czyli szybko obliczę. 79. 15 kg mniej, słuchajcie, mężczyzna ważył tylko 69 kg. 175 cm wzrostu mam, ważyłem 69 kg. Ja miałem, tak byłem zapadnięty, same kości wszędzie, także moi drodzy wyglądałem tragicznie i, i po prostu musiałem sobie radzić z ciężkim autyzmem mojego dziecka. I teraz nie obiecuję Wam, że jeżeli Wy zastosujecie te wszystkie techniki, to Wy nagle będziecie mega silni psychicznie i pomożecie własnemu dziecku. Ale dlaczego by nie spróbować? Dlaczego by nie spróbować muzyki relaksacyjnej? Dlaczego by nie spróbować zdrowej diety? Dlaczego by nie spróbować medytacji? Potrzebujecie na to tylko 20 minut dziennie. Więc powstaje pytanie: kiedy, skoro ja nie mam czasu, przed snem kładziecie się do łóżka. Znajdźcie, znajdziecie te 20 minut czasu. Na pewno. Jeżeli nie znajdziecie 20 minut czasu, to znajdźcie chociaż 5 minut czasu na początek. Później zobaczycie, że po paru tygodniach znajdziecie 10 minut. Po kolejnych paru tygodniach znajdziecie 15, 20, a może nawet i godzinę. Ja też byłem i jestem człowiekiem bardzo zajętym, a teraz już w ogóle jestem zajętym. Ja jestem zaangażowany w pięć różnych działalności. Zarobkowych, że tak powiem, i pracuję 7 dni w tygodniu, a dodatkowo pracuję nadal z moim dzieckiem, i dodatkowo mam czas na te wszystkie jeszcze strategie. Po prostu trzeba sobie, jakby, ułożyć jakiś plan. Słuchajcie, ja ten film nagrałem specjalnie dla Was i tylko dla Was, bo naprawdę mi zależy. Nie mam z tego żadnych korzyści finansowych. Mój kanał YouTube nie zarabia. Nie piszę żadnych e-booków, książek, to znaczy piszę, ale nie sprzedaję tego. Mogę Wam, jakiś, mogę wam najwyżej za darmo te e-booki rozdawać, jeżeli, jeżeli chcecie. Napisałem też książkę, gdzie podzieliłem się historią właśnie, no to, to, o czym, to o czym robię kanał na YouTubie. No, o tym, ten projekt autyst też w wersji pisanej mam, tak? Więc mogę, wam, mogę się podzielić z Wami tą książką, jakby ktoś chciał. Tylko, że ta książka jest w języku angielskim. No nie zdążyłem jeszcze. Napisałem ją najpierw w języku angielskim. Postaram się ją napisać w języku polskim, jeżeli jeżeli będziecie zainteresowani. Ale to taka autoreklama. Także nie, nie, nie mam żadnych korzyści finansowych z mojego kanału YouTube. Nic, nie nic wam nie sprzedaje, nie sprzedaję wam żadnych suplementów, nie sprzedaję wam żadnych. Yy, Technik medy medytacyjnych, nie sprzedaję wam żadnych kursów i nie będę tego nigdy robić. Wszystko tutaj, y, każdą y, pomoc, każdą moją wiedzę, każdą poradę otrzymacie za darmo i zawsze będziecie otrzymywać za darmo. Jeżeli kiedykolwiek pojawią się, wiem, że jakieś reklamy na YouTube, no to pojawią się przez to, że YouTube, y, YouTube po prostu wstawia reklamy bez mojej wiedzy. Y, teraz też teraz nie, zarab nie zarabiam, co prawda, na reklamach na YouTube jeszcze, ale wiem, że YouTube już pakuje reklamy na moje filmy i ja nie mam na to wpływu. Także, moi drodzy, jeżeli ja będę zarabiać na tym kanale, to tylko na reklamach. Nie będę zarabiać poprzez jakiekolwiek sprzedawanie wam czegokolwiek. Ja wam nic nie będę sprzedawać. Wszystko tu otrzymacie za darmo. Ja uważam, że skoro ja osiągnąłem sukces w leczeniu mojego dziecka autystycznego i osiągnąłem sukces no, w samym sobie, że, że nie popadłem w stany depresyjne, że jestem człowiekiem opanowanym, cierpliwym, pewnym siebie, to skoro ja osiągnąłem taki sukces, to czuję jakby jakiś społeczny obowiązek, żeby Wam po prostu pomóc, żeby Wam przekazać. Może to zabrzmi banalnie to, co teraz powiem, ale jesteśmy tym samym gatunkiem, jesteśmy ludźmi, powinniśmy się wspierać. Wiem, że nie każdy tak uważa, ja tak uważam i to się nie zmieni. Słuchajcie, także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na, na temat tych technik relaksacyjnych, jeżeli, już, jeżeli byście chcieli, żebym nagrał kilka filmów, jak medytować, i, i może jakby taką medytację prowadzoną dla Was zrobić. To ja bardzo chętnie to zrobię. Po prostu dajcie mi znać, ja bardzo chętnie to zrobię. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem Wam tym filmem i mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca: że ja nie jestem w czepku urodzonym człowiekiem, że ja przechodziłem te same ciężkie chwile, co Wy, a może nawet cięższe, ponieważ miałem i mam schorzenia, które, które sam osobiście też mam schorzenia, nie tylko mój syn które są naprawdę dość, niektóre dość poważne. Mam jedno schorzenie, które jest do końca życia niewyleczalne. Tak przynajmniej twierdzą lekarze, bo oso osobiście teraz nie czuję jakby skutków tego schorzenia. Ale to schorzenie jest bardzo ciężkie. Dobrze, i to jest, to jest choroba Meniera. Ja choruję na tak zwaną chorobę Meniera. Jeśli ktoś kiedykolwiek słyszał, to wie, jakie to jest ciężkie schorzenie. To są niekontrolowane, gwałtowne zawroty głowy. Które całkowicie uniemożliwiają jakiekolwiek funkcjonowanie. Te zawroty mogą trwać kilka minut, a mogą trwać nawet kilka dni bez ustanku. Także, moi drodzy, choroba meniera i autyzm mojego dziecka, ta mieszanka po prostu, yy, ta mieszanka to po prostu była no, straszna. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Przepraszam, że taki był długi ten odcinek. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Proszę Was bardzo o subskrypcję, o komentarz, o lajka, jeśli Wam się podobało. I proszę udostępniajcie ten film. Doczyjmy do, do większej liczby osób. Które potrzebują tych informacji, które potrzebują tej wiedzy, bo na pewno są osoby, prócz was, prócz nas, naszej tej społeczności, która już tutaj jest, które potrzebują tych informacji, także bardzo was proszę, bardzo was proszę, udostępniajcie ten film. Dziękuję wam bardzo. Jestem z Wami, będę z Wami, będę dla Was nagrywać, będę Was inspirować, będę Was motywować i będę Wam pomagać tak długo, jak, jak będę mógł. Dziękuję, a mam nadzieję, że to będzie wiele, wiele, wiele lat. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam wszystkie mamy i wszystkich tatów. Zapraszam do kontaktu ze mną. Aha, jeszcze raz, bo wiele osób z Was pisze do, do mnie na Facebooku, do mojej żony na Facebooku, ale do mnie też, bo my. Razem prowadzimy Facebook, czy to na grupie facebookowej, czy po prostu na prywatny profil. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości, chociaż dostajemy ich bardzo dużo. Tak dużo, że nie jesteśmy jakby w stanie w ciągu jednego dnia na wszystkie odpowiedzieć, ponieważ Messenger nakłada limity na wysyłanie wiadomości, więc nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wiadomości. Ale jeśli nie odpowiemy komuś dzisiaj, to odpowiemy jutro. Czytamy wszystkie wiadomości, odpowiadamy i przepraszamy za opóźnienie w odpowiadaniu. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się gorąco. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, komentowania i udostępniania. Pa!